Ej, ja już mam w połowie, rozwaloną kanapę. Kogoś też poleciał. Czymś ściąga na pra... Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj przetestujemy sobie Wreckfest. Pierwszy raz na moim kanale i pierwszy raz jak dla mnie na kierownicy. Gra mnie po prostu pochłonęła. Jest dostępna teraz w Game Passie, na Xbox Game Pass, możecie sobie ją przetestować. Dla mnie to jest totalny majstersztyk. Najpierw zacząłem sobie w nią grać na padzie, grając sobie na laptopku, gdzieś tam na kolanach, potem na Xboxie, a potem postanowiłem podłączyć do tego kierownicę i to był najlepszy wybór, jaki mogłem zrobić, bo gra fantastycznie obsługuje kierownicę, jest po prostu fenomenalna. I tak, pokażę wam tutaj pokrótce ustawienia. Teraz wybrałem taki customowy event, customowe zawody, ale później wybierzemy sobie jeszcze zawody w mojej karierze, którą już sobie zacząłem robić bez was. I tak, mamy tutaj ustawienia uszkodzeń samochodu. Mamy realistyczne, mamy intense, mamy normal. I normal to są takie najniższe, zwiększone. I realistyczne to są takie jak w prawdziwości, że jak kogoś uderzysz, to po prostu wszystko mu się wgniata, no nie? Więc te realistyczne dają mi najwięcej frajdy, bo w ciągu trzech okrążeń na wyścigu potrafi się zdarzyć tak dużo niesamowitych rzeczy, że to jest szok. ABS-y, trakcję, stabilność mam wyłączoną. Jedynie co, to mamy tutaj trzy poziomy trudności: najniższy, średni i najwyższy. Ja gram na tym średnim i jest ciężko. Jest naprawdę wymagająca, żeby tutaj wygrać. Pojadę sobie moim samochodem z kariery na wyścigu, na którym jeszcze nie jeździłem, ale z tego co widzę, on jest chyba w 90% szosowy, więc zobaczymy, jak sobie tu poradzę. Okej, i możemy sobie tu ustawić, tak, możemy sobie samochód tutaj dostosować, możemy sobie zmienić dyferencjał. Widziałem, że tam będzie trochę asfaltu, więc dajmy sobie dyferencjał na troszeczkę otwarty, a może dajmy na środek po prostu, i brake balance dajmy troszeczkę na przód. No i tutaj zawieszenie możemy sobie dać, pyk, luźne, i wtedy samochód się trochę podnosi, to jest bardzo fajne, ale tutaj będziemy musieli lepiej pokonywać zakręty. I zobaczcie sobie, jak tutaj regulujemy sobie zawieszenie, to na dole w statystykach zmienia nam się także, no, statystyka prowadzenia samochodu, w tym wypadku pokonywanie zakrętów. No dobrze, jedźmy sobie. Przede wszystkim muzyka jest bardzo fajna tutaj i w tym odcinku chcę, żebyście troszeczkę ją posłuchali, chociaż jest wyciszona, wiecie, ze względu na YouTube. Nie do końca wyciszona, ale jest wyciszona, nie? Dobra, jedziemy. No i odchodzi w tej grze, no to są niby takie wyścigi jak każde inne? No nie do końca. Tutaj są hardkorowe zniszczenia, chociaż ja jadę teraz na tej kamerze wewnętrznej z tego względu, że na kierownicy jest bardzo ciężko opanować samochód na kamerze zewnętrznej. Przynajmniej ja, mi to nie wychodzi, no. Muszę wam powiedzieć szczerze, że mi to nie wychodzi. Każde uderzenie w jakiś samochód sprawia, że... W ogóle w cokolwiek uderzenie sprawia, że nasz samochód może prowadzić się trochę gorzej. W każdej chwili ktoś nas może... Ktoś nas może uderzyć. I samochód się totalnie niszczy. Obecnie mam zniszczone już zawieszenie i mam zniszczone chyba hamulce albo coś. I moja fura wygląda tak, z rekinem na dachu. Także to są najmocniejsze uszkodzenia, jakie można włączyć w grze i moim zdaniem są najbardziej fajne te uszkodzenia. Ale zmieniam z powrotem na tą kamerę. Force feedback, jak ktoś gra na kierownicy, jest tutaj fantastyczny. Bardzo przyjemnie się gra na kierce. Tylko trochę szkoda, że nie ma zbyt dużo ustawień, żeby można było sobie ustawić. Patrzcie, już mam critical damage. Dopiero żeśmy zrobili pierwsze okrążenie. No nie, jeszcze... No dobra, skończyliśmy je w sumie. Ale to było pierwsze. Dawaj. Jak mamy skrzynię biegów uszkodzoną, inaczej biegi się wbijają. Hamulce mogą nam się uszkodzić. Przewody. W ogóle moja fura już się zaczęła palić. Myślę, że dobrą strategią chyba na ten wyścig byłoby unikanie kolizji. Chyba sobie kupię wszystkie dodatki do tej gry. Okej, trzymajcie się. Krytyczne uszkodzenia, mam 4 HP tylko! W dolnym lewym rogu to widzicie. O,
i biegi się bardzo długo wrzucają. 2 HP mam, już będzie po mnie, ja nie dojadę do końca wyścigu chyba. Dawaj, Lucek. Jak się wysunę mocno na prowadzenie i się nie rozwalę gdzieś tam o ścianę, to powinienem mieć szansę dojechać do końca. Próbowałem zdążyć, bo widziałem, że tam jakiś gościu jechał jeszcze furką. O nie, uuu, jak blisko było, mówię wam, ktoś mnie tylko szurnie i już będzie po mnie. Ktoś krzywo na mnie spojrzy i już zginę. 2 HP, słuchaj. Fura mi się pali. Dobra, żyję, przeżyłem jakoś to zderzenie. Który ja w ogóle jestem? 4! O kurde, ty! Ej, dojadę do mety! I każdy wyścig jest, wiesz, taki emocjonujący. Niekiedy trzeba w karierze powtarzać wyścig kilkukrotnie, dlatego że no, nie dasz rady zdobyć jakiegoś podium chociażby. I każda nawet taka wygrana to jest ultra radość, bo dojechać do mety jest ciężko na tych ustawieniach takich hardkorowych, no nie? Teraz jechałem takim samochodem wolniejszym, bo jeszcze się uczę tego force feedbacku i wszystkiego, ale możemy sobie wziąć też coś szybszego, ponieważ ja jeszcze nie mam tych wszystkich dodatków. Pewnie czekacie, aż wezmę to, czyli Relianta z Forza Horizon 4, czy w ogóle Relianta. No, możemy spróbować, mamy tu napęd, słuchajcie, na tył w tym samochodzie i mamy jedno koło z przodu, tym autem będzie się fantastycznie jeździć. Dajmy sobie 3 okrążenia, klasa C, no tutaj to będzie hardcore, tylko tyle mogę wam powiedzieć. Dobrze, i startujemy. Zobaczymy, co się tu będzie działo. Jeszcze nie jechałem tym samochodem. Można się spodziewać tego, że... Czekaj, ja sobie będę powoli z tyłu jechał, bo na zakręcie będzie ciekawie. Pa, pa, pa. Ty, jakoś pojechali! Myślałem, że wszyscy powylatują z zakrętu czy coś. Ale jak to? Jak to się tak dobrze trzyma tej drogi? Coś nie tak. Czy to powinno latać na tych zakrętach paskudnie? Ty, to w klasie B jest chyba. O kurde. Musicie sobie spróbować koniecznie tę grę, nawet na padzie. Zobaczycie, że jest frajda niesamowita. Jest niesamowita frajda tutaj. Wo. Ale mnie przekrzywiło tutaj. Ty, ale wiesz, zaskakująco dobrze się tym jeździ. Nie spodziewałem się, myślałem, że będzie dużo gorzej na tych zakrętach. No tylko 3 koła, no. Patrz, 100 na godzinę! 120 na godzinę, czujesz to? Nawet pozostawiali mi z tyłu, ty. O kurde. O, patrz, jak ktoś rozwalił, milion opon w powietrze. Ja pierniczę, zajebiste to jest. Musimy sobie tutaj derby zrobić. Jak macie Game Passa, przetestujcie sobie tę grę, zobaczcie, czy wam się podoba. I może zrobimy tu jakiś zlocik, albo jakieś takie prawdziwe w końcu derby. No to by było genialne, no nie? Ja tutaj dopiero zacząłem, jestem mega, mega podjarany tym, jak to wygląda. Ja tą grę widziałem wcześniej, ona gdzieś się tam na Steamie rozwijała we wczesnym dostępie. Ale tak widziałem, że cena była dosyć wysoka tej gry i jakoś się nie skusiłem, wiecie? Na nią. A teraz widzę, że jest w Game Passie, przetestowałem. Jestem taki oczarowany, wiesz, brakowało mi takich szalonych wyścigów. Ci starsi może gracze pamiętają jeszcze Flatout, była taka giera. I po tym Flatoucie już właściwie nie było takich fajnych rozwalankowych gier, no nie? Tutaj jest ładna grafika, przygotowane tory, wszystko pięknie. Można się bawić. Jeszcze z takich... Uuu, ty co mnie tu... Coś mnie z tyłu uderzyło. Dawaj, szorujemy. Coś mnie uderzyło z boku. Patrz, ten oberwał jeszcze kogoś innego. Jezu, gościu miał w ogóle nick lag, ty. O Boże, 13, nie pykło. No ale już dobrze, to co? Pobawiliśmy się, pokazałem wam, o co tutaj chodzi. To teraz chodźmy do kariery. Tutaj mamy jeszcze oczywiście garaż, mamy swoje samochody. Wow, skąd ja mam takie fury? Musiałem gdzieś wygrać jakiś samochód, bo tej fury na pewno nie miałem w garażu. Wiem, że dostałem
kosiarkę i ten samochód sobie kupiłem jakoś tam wcześniej, ale tego nie wiem skąd mam. Musiałem go gdzieś od kogoś wygrać, chyba był... A tak, ja jechałem taki pojedynek i pokonałem kierowcę tego samochodu, no i udało mi się go chyba zdobyć. Okej, możemy sobie tutaj zrobić jakieś ulepszenia, one oczywiście kosztują, a kasy nie zdobywa się tutaj jakoś bardzo dużo. Na razie jestem sobie w klasie C, robię te wyścigi w klasie C, więc sobie tutaj ten samochód tak ulepszymy, chociaż on spokojnie mógłby... O, już miałam kasy na to. Mógłby być sobie w klasie IB chyba nawet. Dobra, jakieś świecki. I już mamy wymaksowany w klasie C, bo 160 chyba 4 punkty to jest max w klasie C. Samochód możemy oczywiście uzbroić także, dać mu jakieś dodatkowe elementy zbroi, które też wpływają na to, jak on się zachowuje już na torze, no nie? Czyli im więcej uzbrojenia, no tym będzie się gorzej prowadzić, nie? Ale za to zwiększa mu się możliwość taranowania innych pojazdów. Tutaj mamy jakieś takie rzeczy, tutaj już mamy domyślnie zainstalowane orurowanie, ale zobaczcie, co się staje, jak je wymontuje. Zwiększa nam się przyspieszenie, zwiększa nam się klasa i samochód, no, generalnie jest szybszy, nie? Też możemy tutaj pokombinować, zrobić jakiś taki balans między dobrym uzbrojeniem a dobrym przyspieszeniem, no nie? Wtedy możemy mieć na przykład samochód, który ma bardzo dużo mocy, mieć w klasie C, czyli tej najniższej. Tutaj mamy jakieś dodatkowe uzbrojenie. Proszę bardzo, ja to tak nazywam, to jest po prostu pancerz. No i mamy jeszcze kosmetyczne rzeczy, które nie wpływają w ogóle na prowadzenie samochodu i niestety kosztują. Niestety trzeba je kupować. To kosztuje 1000 ludzi, strasznie dużo. Tutaj można sobie parę... Każdy samochód ma coś swojego, ale widzę, że te części są do siebie dość podobne i nie ma ich za dużo. Może gdy pokupuję sobie te wszystkie dodatki, jeśli będziecie chcieli odcinek następny z tej gry, to no to myślę, że już na następny będę miał te wszystkie dodatki pokupowane, to sobie to sprawdzimy. I tu możemy sobie parę takich rzeczy doinstalować. Mam... Aha, bo tu grill jest, okej. No i tu są jeszcze takie wesołe tematy, możemy mieć na przykład piłę na dachu, no kurde. Irokes to jest po prostu, to jest Irokes i kosztuje 100 kredytów. No to możemy sobie zamontować takiego Irokeza. Ja nie wiem, czy na przykład jak nie będziemy dachować, to czy tym Irokezem nie możemy kogoś na przykład rozciąć, nie? Przypadkowo zupełnie. Zupełnie przypadkowo. Te kosmetyczne rzeczy nie wpływają w ogóle na prowadzenie samochodu, to są kosmetyczne, ale ten pancerz, no to wiadomo, wpływa, no nie? No dobrze, no to weźmy sobie ten nowy samochód, wygląda obiecująco. I chodźmy do kariery. Ja jeszcze tutaj robię sobie parę rzeczy i chyba nie mam żadnego pojazdu z napędem naprzód. Dobra, co tutaj mamy? Aha, tu będę... O Boże, ja chciałem przetestować nową furę. What the... Co jest? Dlaczego my będziemy jeździć kanapami? Możemy to tuningować w ogóle? Nie możemy, aj szkoda. No nic, no to dobra, to jedźmy, zobaczymy co się stanie. Jak to jest? O Boże, co jest? O, jednak, jakoś poleciał. No tak, bo tu strefa zderzeniowa, gdzie to jest strefa zderzeniowa? No halo, o! A i tu można sobie zrobić kanapę w panterkę. What the fuck? Co jest? Ale zaskakująco... O, shit, wyleciałem. Zaskakująco dobrze się w zakrętach trzyma ta furka. My tu mamy ile? Kół? 3, 4? Nie mam pojęcia. Ej, ja już mam w połowie rozwaloną kanapę. Kogoś uderzyłem, poleciał. Tu można też kombajnem jeździć. Ej, dobrze się zachowuje ta fura. No tutaj nie mamy tyłka, no to nie ma co zarzucać w tym pojeździe, no nie? Tylko jakby no, skręcamy bokiem. Ile tu mamy? 6 okrążeń, ja jestem 11, kurczę, to musimy trochę podkręcić tempo jakoś. No tak, ale tutaj się wszystko może jeszcze zmienić, bo kierowcy się między sobą zderzają, no nie? Więc chyba rozsądnie jest po prostu omijać zderzeń. A mi zostało 18, słuchajcie, punktów zdrowia. Uuu, critical. Niektóre kanapy widziałem, że mają Jestem trzeci już! Ja byłem 11 przed chwilą, uuu! Jestem drugi.
chciałem, muszę dokończyć, bo chciałem powiedzieć, że jedna z kanap, o właśnie ta, którą uderzyłem, miała spoiler. Ja pierdzielę. Masakra. O, znowu go uderzyłem. O, teraz to już chyba poważna sprawa jest. Piąty jestem. Ja tu chyba muszę wygrać, wiecie, żeby... Tu się chyba gra toczy o tą kanapę. Że jak się wygra ten wyścig, to dostaniesz kanapę w nagrodę. O ty, co tutaj? Ktoś już wygra. Ja drugi jestem! Challenge failed, od czegoś nie zrobiłem. Ale byłem drugi. Kurczę, prawie udało mi się wygrać. I co, zdobędę tą kanapę? Nie no, chyba nie. Teraz zobacz. O Boże, to było genialne, to było genialne. Dobra, przejechaliśmy się kanapą. No i dobrze, zrobiliśmy coś szalonego. Teraz chodźmy zrobić coś innego. Również szalonego. Tutaj widzicie ten wyścig, a zresztą sami zaraz zobaczycie. Tutaj wszystko zostawiamy chyba tak samo, poza zawieszeniem. Aha, bo to jest nowy samochód, więc tutaj muszę sobie to zawieszenie dostosować. Tutaj zostawiamy standard, tutaj trochę przyblokujemy dyferencjał i damy bardziej hamulce naprzód, żeby mi trochę dupkę rotowało. Zobaczymy, jaki to da rezultat. Mam nadzieję, że... Dobra, lecimy. W ogóle fajne fury niektóre są, które rozwalają. Boty są tak skonfigurowane, że będą między sobą też walczyć, ale będą walić też w ciebie specjalnie. Tak, żeby ciebie wyeliminować, no bo tutaj generalnie o to chodzi. Zobaczcie, jaki fajnie maska skacze. Maska skacze razem z wycieraczkami, które też widać. Za dużo gazu. Tutaj jak się wszyscy zaczną tam wyprzedzać, będą skakać na siebie też z naprzeciwka, tylko musiałoby być chyba więcej okrążeń, żeby to zobaczyć. Oj, jedynka, trójkę chciałem! Szynie zaraz zarżnę. Zmieściłem się, nice! O, ktoś się tam rozwalił, ale nie widziałem, bo maskę miałem w powietrzu. Dobra, zawracamy. Oj, tu mnie zarzuciło trochę. O, dostałem tu przota. Ale takiego power-upa bardziej. Dobra, jedziemy. Ops. Dalej. O, ktoś już wygrał. Ja trochę za szybko biegi zmieniam. Jak się uszkodzi skrzyniobiegów, to trzeba tak dłużej sprzęgło przytrzymać, żeby bieg się wbił. O kurczę, to było naprawdę fajne, ale jestem zdyskwalifikowany, to nie, to musimy jeszcze raz pojechać. Dobra, co możemy tutaj jeszcze z tuningiem porobić? Zawieszenie chyba było w porządku, chociaż za mocno odrobinę lądowałem. Możemy trochę skrócić biegi i z dyferencjałem było wszystko w porządku. I z hamowaniem w sumie też tutaj mało co hamowałem tak naprawdę. Lecimy, może teraz będzie lepiej. Zewnątrz. O kurde, muszę już tak jechać. Tu nawet piątka jest, nieźle. Ta maska mi się coś... szybko odczepia. Muszę sobie spinki chyba zrobić do niej. Ekstra. To był przypadek, nie chciałem. Żałuję trochę, że jeżdżę na tej kamerze. Czasami bym chciał się przesiąść na pada, bo wiecie co? Fajnie jest zobaczyć, jak twój samochód dostaje do przota, a potem nie ma połowy tyłu. Albo wklęśnięty cały bagażnik. Też jest przyjemne patrzeć, jak twoja fura się rozwala w nie przy każdej chopce czy coś.
Ten samochód już w ogóle tak brzmi, jakby miał się zaraz rozlecieć, no nie? Kurde, jestem trzeci, o kurczę, niedobrze. Jak się tu podkręca tempo? Trzeba by furę podkręcić, ale jak? Ktoś już wygrał. No przynajmniej nie byłem ostatni, chyba dalej będę w mistrzostwach. Jest! Udało się. No i tak musimy przejść przez te mistrzostwa, po prostu kwalifikując się do dalszych wyścigów, no nie? I potem wygrywamy tą taką główną nagrodę. Ja jestem ciekawy, czy ta piła na dachu coś robi. Dobra, jedziemy. Jest inna pora dnia teraz. Nie ma na początku jak wyprzedzić. Większość wyścigów się właśnie tak zaczyna, że zaczynasz z połowy stawki. No i niestety ciężko jest się wydostać z tego tłumu ramujących się przeciwników. Z przodu samochód jakiś taki strasznie wolny jest na prostych, ale za to na zakrętach nadrabia. Trzeba mu pomóc zakręty popsuć, pa. O kurczę, ale fajnie to zrobił. Oj, czwórka za szybko. Ciśnie za mną, ty. Muszę teraz uważać, żeby on mnie nie rozwalił. Coś mi się uszkodziło. Lewe przednie koło mam rozwalone. No, ciekawe jak to wygląda. Oczywiście to możemy sobie obejrzeć, bo mamy tutaj coś takiego jak tryb fotograficzny. Ja teraz gram na... nie mam pada po kokpit. O! Mi się nie uszkodziło koło! Mi to koło odpadło, słuchaj gościu! To nie są żarty! Oh my god! To niedobrze! To niedobrze jest! Dobra, wychodzimy stąd. Kurde, jak ja... Ej, całkiem dobrze mi szło! Całkiem dobrze mi szło, no nie? A bez jednego koła może być ciężko! Zwłaszcza na skręcaniu, chociaż jak będziemy skręcać w lewo, to nie powinno być tragicznie. No ale prędkość i przyspieszenie nam się teraz zmniejszy, cholera. Ściąga mnie. Kurde, mam wrażenie, że mnie ściąga na prawo. Ja pierdziel. Nie pykło, nie pykło, muszę jeszcze raz. Chyba powinienem szybciej piątkę wrzucać, bo jednak trochę te biegi skróciłem, a nauczyłem się już jeździć samochodem z czterema biegami. Więc tutaj tak przy stówce już trzeba tą piątkę wrzucać chyba. Tego jak wujnęło, ty. Myślę, że po zewnętrznej chyba lepiej jechać jest, bo ona jest odrobinę wyprofilowana, no nie? No ten samochód jest naprawdę szybki. Ja go wygrałem w mistrzostwach, znaczy w zawodach. I było bardzo trudno go pokonać, już wiem dlaczego, on jest kurde bardzo szybki w tej klasie. Możemy też chyba robić swapy silników z tego co widziałem, możemy sobie podmienić silnik na jakiś tam inny. Tutaj samochody są nielicencjonowane jak widzieliście. Ale są chyba tak bardzo podobne do tych z prawdziwości. Ten samochód jest chyba Nissanem 2000 GTR, nie? Albo coś takiego. Oj, teraz za szybko bieg zmieniłem. Gra nas trochę kara, jak za szybko bieg zmienimy. Tak przez chwilę jedziemy jakby na luzie, no nie?
Wygrałem! O kurczę, ale super. No i został mi jeszcze jeden wyścig w tych mistrzostwach, a ja was, moi drodzy, zapraszam na kolejny odcinek z Requesta. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli chcecie serię z tej gry, to oczywiście zagłosujcie lajkami i wyświetleniami na następny film z Requesta. No i koniecznie zobaczcie sobie film... O, czekajcie. Koniecznie zobaczcie sobie film tutaj, na dole... Czekaj, muszę wam tak pokazać. O! Tu na dole sobie zobaczcie ten film z unboxingiem G29 i z testem G29, bo też jest test kierownicy do gier. Trzymajcie się, hejas!